Uzupełnij puste pole tak, żeby tabela przedstawiała wartości funkcji liniowej. No i co tu mamy w tabeli? Jak x jest równe 1, to y jest równe 3 drugie. Jak x jest równe 2, to y jest równe 3. No to o ile tutaj x wzrósł pomiędzy tym pierwszym punktem a drugim? Tutaj x wzrósł o 1, czyli tutaj napiszę plus 1. I zobaczmy o ile zmienił się y pomiędzy tymi dwoma punktami. O ile wzrósł y? No od trzech drugich wzrósł do trzech. Ile trzeba dodać do 3 drugich, żeby dostać 3? No też trzeba dodać 3 drugie. Czyli tutaj przyrost X wynosił 3 drugie. 3 drugie plus 3 drugie to jest 6 drugich, a 6 drugich to jest to samo co 3, czyli zgadza się. No dobrze, zobaczmy teraz o ile wzrosło tutaj X. Tutaj X znowu wzrasta o 1, a Y o ile wzrasta? No jak do 3, ile muszę dodać, żeby dostać 9 drugich? 3 to jest 6 drugich, 9 drugich odjąć, 6 drugich to jest 3 drugie, czyli tutaj też muszę dodać 3 drugie do 3, żeby dostać 9 drugich. 3 to jest 6 drugich plus 3 drugie to jest 9 drugich. Zgadza się. No dobrze, no i co teraz trzeba wpisać w tej tabeli, w tym pustym polu? Zobacz najpierw, o ile tutaj wzrasta x. Od 3 do 8 x wzrasta o 5, czyli już nie o 1, tak jak było poprzednio, tylko o 5. Czyli żeby ta funkcja była liniowa tutaj, no to za każdym razem, jak x wzrasta o 1, to y musi wzrastać o 3 drugie. Zawsze jak mamy taki sam przyrost x, to musi mieć taki sam przyrost y, tak żeby stosunek przyrostu x, y do x był zawsze taki sam. Więc jeżeli teraz x wzrasta o 5, to y musi wzrosnąć o 5 razy 3 drugie, no bo jak wzrasta o 1, to wzrasta o 3 drugie. No i tutaj musi być proporcjonalnie, musi wzrosnąć o 5 razy 3 drugie, czyli tutaj... Ten wzrost y musi być równy 5 razy 3, 2. O tyle musi tutaj y wzrosnąć. No ile to jest 5 razy 3, 2, no to jest 15, 2. Czyli o tyle musi y wzrosnąć, ale startujemy od 9, 2. Czyli tutaj w tej tabeli trzeba wpisać wynik takiego działania. 9, 2, dodać ten wzrost obliczony. 15, 2, to będzie razem 9 plus 15 to jest. 24 drugie, czyli to jest 12. Czyli do 9 drugich muszę dodać 15 drugich, dlatego że tutaj x wzrósł o 5, czyli y musi wzrosnąć o 5 razy 3 drugie. No i dostanę w sumie 12, czyli tutaj w tabeli muszę wpisać 12.